Magdo, czym dla Ciebie jest Śląsk? No przede wszystkim jest to dla mnie miejsce powrotu. Ja pamiętam Katowice z czasów, kiedy kwitła branża górnicza. Mój tata zresztą w tych czasach pracował w kopalni Katowice, przy której mieszkaliśmy. No a teraz widzę, jak się ten Śląsk zmienia, jak jest przepiękny, jaką bogatą ofertę kulturalną proponuje. Także jest to dla mnie zawsze miejsce, do którego chętnie wracam. Urodzona w Sosnowcu i mająca 23 lata Magdalena Piekosz, studentka reżyserii Wydziału Radia i Telewizji, debiutuje filmem dokumentalnym Dziewczyny z Szymanowa, który ukazuje życie uczennic żeńskiego liceum, prowadzonego przez siostry niepokalanki. Życie obfitujące w rygor, kontrolę i nieustanne porządki. Film zyskał rozgłos, otrzymał też prestiżową nagrodę Brązowego Lajkonika. Nim młoda reżyserka stworzyła pierwszy dokument, pracowała w telewizji Katowice, przygotowując wiele programów, także tych rozrywkowych. Cześć! Poznajesz mnie? Nie. Jestem Magda, poznaliśmy się na imprezie. W której imprezie? Do największych osiągnięć reżyserki należy film Pręgi na podstawie scenariusza Wojciecha Kuczoka. W 2004 roku otrzymał Złote Lwy na festiwalu w Gdyni i został ogłoszony polskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy film obcojęzyczny. Magda wie, czego chce, twardo stąpa po ziemi, ale również jest bardzo wrażliwa i no, jest bardzo ciepłym człowiekiem. W dorobku Magdaleny Piekosz jest wiele filmów, a reżysersko spełnia się także w teatrze. Na przykład dla Teatru Rozrywki w Chorzowie wyreżyserowała musical Olivier, który otrzymał 4 nominacje do Złotej Maski. Sztuka Czyż nie dobija się koni, wystawiana na deskach Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, została ogłoszona spektaklem sezonu 2018-2019. Poza tym, że pracowała z nami zawodowo, uważam, że również jak dla całego zespołu chciała okazać takie wsparcie jakby po prostu ludzkie. Przez wiele lat prowadziła zajęcia na Wydziale Radia i Telewizji. Pełniła też funkcję dyrektora artystycznego w instytucji filmowej Silesia Film czy Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Niestety, reżyserka zachorowała na boreliozę. Po wielu latach walki z chorobą ukazała się inspirowana nią powieść Nieobecność, napisana we współpracy z pisarką Ewą Kopsik. Magdalena Piekosz wciąż oddaje się swojej pasji, a Pinocchio, Il Grande Musical, wyreżyserowany dla Teatru Rozrywki, został nominowany do Nagrody Złote Maski 2021 w kategorii Spektakl dla młodych widzów. To, co na pewno mogę powiedzieć, to życzyć wszystkim młodym ludziom, którzy na przykład kończą studia aktorskie i marzą o profesjonalnej pracy, żeby trafili na takiego reżysera jak Magda Piekosz. Magdo, pamiętam ten moment, kiedy pojawiłaś się w telewizji Katowice w programie Strych. Byłaś najmłodsza z młodzieży, która współpracowała z tym programem, ale równocześnie najbardziej dojrzała. Bardzo interesowałaś się kulturą, sztuką, wiedziałaś, czego chcesz. Ja też z ogromnym sentymentem wspominam i Strych, i tamten czas. Natomiast pierwszy raz, nie wiem, czy przypominasz sobie, spotkałyśmy się wcześniej. Miałam wtedy 13 lat i był to program Ferie. Przez 2 tygodnie ferii i to było dla mnie w ogóle niesamowite przeżycie i doświadczenie. No i ty jako redaktor tego programu, no było to dla nas rzeczywiście wielkie, wielkie doświadczenie. Miałaś talent, wymyślałaś historię, pisałaś scenariusze, ale bardzo chciałaś być aktorką i pamiętam te nasze rozmowy, kiedy przekonywałam cię, że to nie jest dobry pomysł, że być może będziesz lepszym reżyserem. Żałujesz dzisiaj tego, że nie zostałaś aktorką? Tak, żałuję, że nie wyszło, ale faktycznie przewidziałaś mój los. Ja zdawałam do szkoły teatralnej, byłam nawet o włos od dostania się, bo dostałam się w Krakowie do ostatniego etapu, ale to się faktycznie zbiegło z tymi egzaminami na reżyserię i postanowiłam, że spróbuję i tam. I faktycznie te egzaminy jakoś bardzo dobrze mi poszły. Ale i tak się nie dostałam za pierwszym razem. Byłam pierwszym wolnym słuchaczem na Wydziale Radia i Telewizji
imienia Krzysztofa Kieślowskiego tutaj właśnie w Katowicach. Natomiast ja żałuję tego aktorstwa. Robiłam faktycznie wszystko. Ćwiczyłam z kamieniami w buzi, jeździłam na lekcje dykcji, skończyłam studio aktorskie Doroty Pomykały. To też było niesamowite, bo było to spotkanie z aktorami, z którymi, jak się okazało, potem miałam szansę pracować, bo mieliśmy na przykład zajęcia z Janem Fryczem, który potem zagrał u mnie w Pręgach. No nie przypuszczałabym, że rzeczywiście z tymi aktorami Anna Polona akurat była na egzaminach wstępnych do Szkoły Teatralnej w Krakowie i właściwie ona mnie oblała. No a potem zagrała u mnie główną rolę w Wizycie Starszej Pani, właściwie był to jej benefis i wtedy był to taki dla mnie komplement, kiedy usłyszałam z jej ust, że uważa, że właściwie dobrze zrobiła. No i w końcu trafiłaś do Katowickiej Szkoły Filmowej. W tej szkole filmowej, jak wszyscy, zrobiłaś dokument Dziewczyny z Szymanowa. To był film, który sprawił, że twoje nazwisko stało się znane. Natomiast to był tylko pomost do kreacji. Dokument mnie fascynuje do dnia dzisiejszego, tylko ja bardzo szybko się zorientowałam, to było zresztą też doświadczenie moich starszych kolegów, których nie miałam okazji osobiście poznać, chociażby Krzysztofa Kieślowskiego, że jednak w którymś momencie, jeżeli bardzo mocno wchodzi się w jakiś temat, to przekracza się jednak jakąś granicę, jakąś barierę intymności. Mnie to dość przeszkadzało. To znaczy w przypadku Dziewczyn Szymanowa akurat nie czułam tego, chociaż no, faktycznie nazwisko moje było głośne, bo pojawiło się ponad 70 artykułów ze względu na to, że film był wstrzymany. Była kontrowersja duża wokół tego filmu, to znaczy opowiedziałam o szkole prowadzonej przez siostry zakonne, w której panowały takie dość surowe zasady. Absolutnie nie miałam na celu w jakikolwiek sposób krytykować tego modelu wychowania czy nauczania, ale chciałam pokazać to z różnych stron, z różnych perspektyw i to wzbudziło oczywiście pewnego rodzaju zamieszanie. Takim chyba momentem krytycznym był mój wyjazd do Bośni i zrobiłam dokument, o którym zresztą teraz powstał film Aida, nagrodzony na różnych międzynarodowych festiwalach, czyli była to historia o Srebrenicy. Ja się tam zetknęłam bezpośrednio ze śmiercią, zetknęłam się z kobietami, które straciły swoich bliskich w wojnie w byłej Jugosławii, ale też uczestniczyłam w ekshumacjach, identyfikacjach. No było to bardzo dla mnie bolesne przeżycie. Doszłam wtedy do wniosku, że chyba wolę kreację, to znaczy, że jest gdzieś tak, że chciałabym opowiadać głęboko, chciałabym dotykać ważnych spraw, chciałabym, żeby filmy moje zostawiały w ludziach jakiś ślad, ale nie kosztem innego życia, nie kosztem innych ludzi i stąd zwrot w stronę tak naprawdę fabuły. Traktuję swój zawód jako pewną misję. Poprzez filmy chciałabym opowiadać moim widzom o tym, co istotne, co jest dzisiaj dla ciebie istotne. Dzisiaj to jest istotne, żeby się nie pogubić w tym świecie, który pędzi. Myślę, że istotne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, że warto być uważnym na drugiego człowieka, że warto jest poświęcić czas na chociażby rozmowę, której dzisiaj nie ma tak naprawdę, bo ją zastąpiły emotikony i szybkie łącza internetowe. Więc to jest na pewno ważne. Natomiast w zależności od tego, jaki temat filmu bym akurat miała, no to starałabym się wyłuskać po prostu to, co byłoby jakąś esencją danej historii. Debiutantki z dnia na dzień stałaś się dzięki Pręgom sławna. Czy taki sukces na początku kariery pomaga, czy raczej przeszkadza? Bardzo obciąża i nie pomaga. To znaczy, to są wnioski, które w tej chwili już zdecydowanie mogę nie tylko wyciągnąć, ale jestem już o tym w 100% przekonana. To był sukces, za który ja słono zapłaciłam. To znaczy, nie uważam, że on się zdarzył za wcześnie, dlatego, bo dla mnie po iluś tam latach współpracy z telewizją, realizacji tych dokumentów, było to właściwie jakieś zwieńczenie. Dla mnie to nie był początek. Dla mnie to miała być trampolina, która otworzy mi drzwi do fabuły
I miałam taką nadzieję, że jeżeli ten pierwszy film się uda, jeżeli to się powiedzie, to będę robiła film za filmem i że wejdę po prostu w to środowisko. Tymczasem właściwie wszystkie drzwi się pozamykały. Na kolejny film Senność czekałam 4 lata i też nie czekałam. Nie czekałam. Czekałam w takim sensie, że nie mogłam wcześniej nic zrobić, ale miałam bardzo różne projekty, chodziłam do wielu producentów i właściwie żaden mi na tyle nie zaufał, żebym ten drugi film zrobiła. Musiałam wrócić do studia filmowego Tor, w którym debiutowałam, żeby zrobić drugi film, a po następnych 6 latach znowu wrócić do studia Tor, żeby zrobić film kolejny. I oczywiście musiałam czymś wypełnić ten okres pomiędzy, w związku z tym zaangażowałam się w teatr. Więc w taki sposób się ta droga moja zawodowa ułożyła, ale może nie do końca w taki, jaki bym do końca rzeczywiście chciała. Tym bardziej, że uważam, że często jest też takie myślenie, że jeżeli twórca w młodym wieku dostaje jakąś dużą nagrodę, wyróżnienie, a to był jednak były Złote Lwy w Gdyni, potem film był kandydatem, polskim kandydatem do Oscara, to jest takie myślenie, no to teraz woda sodowa uderzy jej do głowy, już jej się będzie wydawało, że tak wszystko jej łatwo przyjdzie, no to trzeba jej pokazać, że to nie będzie takie proste i że musi się jednak trochę nagimnastykować. Twoje filmy to filmy bardzo kameralne, dramaty psychologiczne. Dlaczego wybierasz akurat taki gatunek? Nie wybieram, to znaczy akurat pierwsze te filmy, które zrobiłam, są rzeczywiście związane z tematyką trudnych relacji rodzinnych, trudnych relacji międzyludzkich i to rzeczywiście gdzieś mnie interesuje. Natomiast dzisiaj jestem w takim punkcie, zwłaszcza właśnie dzięki mojej współpracy z różnymi teatrami i różnymi gatunkami, że wydaje mi się, że dobry reżyser musi odnaleźć się w każdym gatunku. I w tej chwili, jeżeli bym miała możliwość powrotu do kina, bo o to się staram cały czas, to chciałabym zrobić komedię, chciałabym zrobić kryminał, chciałabym zrobić musical filmowy. To jest chyba takie moje największe marzenie. Kuc mówił o tobie, że jesteś twardą babą ze Śląska. Krzysztof Zanussi mówił, że blond potworem w akcji, a Żebrowski określił cię jako zamordystkę. Po włączeniu kamery podobno diametralnie się zmieniasz. Znaczy ja mam nadzieję, że to jest wszystko tak trochę z przymrużeniem oka, bo wydaje mi się, że się nie przemieniam w jakiegoś potwora. Wydaje mi się, że jestem po prostu konsekwentna i dość dobrze wiem, czego chcę. Ale to wcale nie oznacza, że ja nie dopuszczam żadnej dyskusji, czy nie jestem otwarta na współpracę, czy że jestem rodzajem właśnie zamordystki, która po prostu trzyma się kurczowo swojej wizji i absolutnie jakby nie dopuszcza, nie ma w tym żadnego marginesu na powiedzmy propozycje z drugiej strony. Ja uważam, że aktorzy czy ekipa to są współtwórcy. Ja istnieję tak naprawdę też dzięki ludziom i dzięki współpracy ze wspaniałymi twórcami. A czy jest może tak, że w filmie, w teatrze kobieta musi mocniej tupnąć nogą? No na pewno musi mocniej tupnąć nogą. To znaczy ja uważam w ogóle, że zawód reżysera dla kobiety jest trudnym zawodem. Nie wiem, czy gdybym została aktorką, byłoby mi trochę łatwiej, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu, pomimo że mówi się o tym, że mamy erę kobiet, że mamy czas kobiet, że teraz kobiety są bardziej dopuszczone do głosu, pewnie trochę tak. Ale też uważam, że jednak mimo wszystko mężczyznom jest łatwiej. Film i teatr. Teraz, tak jak mówiłaś, częściej teatr, ale który żywioł jest ci bliższy, który bardziej kochasz? Z wykształcenia jestem reżyserem filmowym. Dobrze czuję się za kamerą, to znaczy w tym sensie, że technika nigdy dla mnie nie była przeszkodą. No ale też w tym, co mówisz, wyczuwam taką tęsknotę za kinem. No jest ogromna tęsknota, dlatego bo kino jest wieczne. To, co mnie dwie rzeczy przeszkadzają w teatrze chyba najbardziej. Jedna to, że jest to jednak ulotne. No, zrobiłam na przykład Czyż nie dobija się koni, uważam, że to był jeden z moich najlepszych spektakli, ale był tylko kilka miesięcy w repertuarze. Dostaliśmy nagrodę za spektakl sezonu i spektakl zszedł. I praktycznie
no, chwilę się mogliśmy tym pocieszyć, ileś tam, powiedzmy, iluś tam widzów mogło to zobaczyć, ale też nie jakaś bardzo duża grupa. Kino ma tę przewagę, że trafia do większej ilości osób. Jest to jednak rozrywka masowa w jakimś sensie, chociaż no, oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, że chcę robić kino dla bardzo dużego grona odbiorców, chociaż ja bym chciała zrobić film kostiumowy. Ja uważam, że dałabym radę z filmem kostiumowym, tylko trudniej mi znaleźć producenta, który uwierzy, że ja to jestem w stanie zrobić. Także to jest to. Natomiast druga rzecz, która dla mojej natury, jednak perfekcjonistki chyba, co jest moim i dobrodziejstwem, ale też przekleństwem, ta cecha charakteru, to jest to o tyle trudne, że jednak każdy spektakl jest inny. Ja nie jestem w stanie zatrzymać tego momentu, kiedy ten spektakl jest dla mnie absolutnie idealny. Zdarzają się takie premiery, tak jak to się wydarzyło na premierze Pinokia, że absolutnie byłam usatysfakcjonowana, że miałam poczucie naprawdę, że gdzieś wszystkie elementy się połączyły i mamy te pełnię. Ale wiadomo, że to jest też tak, że to, co jest urodą teatru, to jest to, że jest właśnie zmienny. To jest to, że za każdym razem jest coś innego. I to jest oczywiście wielka uroda teatru, ale dla mnie, jako dla twórcy, jest to ogromny stres. Ale można powiedzieć, że w teatrze tego filmu jest bardzo dużo, bardzo często stosujesz w spektaklach taką właśnie narrację filmową. To na pewno. I to jest chyba jakiś taki mój znak też rozpoznawczy, bo widzowie to zauważają, krytycy to zauważają, że jednak tak to potrafię połączyć. Ale też pewnie są przeciwnicy takiej koncepcji, którzy uważają, że no, teatr jest teatrem, film jest filmem, nie należy tego łączyć. Ja zawsze lubiłam takie połączenia, tym bardziej, że uważam, że reżyser, który pracuje i w teatrze, i w filmie, ma mniejszą szansę, czy jest mniejsza obawa, że popadnie w rutynę. Dlatego, ponieważ cały czas może mieć świeży umysł, bo cały czas ma nowe bodźce, bo gdzieś za każdym razem jest jakaś inna inspiracja. Opowiadasz o tym wszystkim i bardzo trudno mi uwierzyć, żebyś mogła wpaść w rutynę, bo oprócz tej reżyserii ważne też jest pisanie. Piszesz wiersze, piosenki. Ostatnio powstała powieść Nieobecność. Jak ważne jest dla ciebie pisanie? To jest dla mnie forma terapii. Pisanie jest dla mnie zdecydowanie formą terapii. Nie chodzę sama do psychoterapeuty. Terapeutyzuje się poprzez właśnie taką formę twórczości. Przede wszystkim książka, którą napisałam we współpracy z Ewą Kopsik, pisarką, była dla mnie o tyle ważna, że była gdzieś rozliczeniem się z tym okresem czteroletniej mojej nieobecności, dlatego książka się nazywa Nieobecność i choroby. Aczkolwiek bohaterka nie jest mną, jest tancerką tańca klasycznego, bo chciałam odsunąć trochę to od siebie, też może dlatego, żeby nabrać pewnego dystansu. Starałyśmy się tę książkę też napisać w pewnym takim klimacie lekko humorystycznym, żeby właśnie nie straszyć, tylko trochę pokazać, że trzeba mieć zawsze dystans, bo jeżeli go się nie ma, no to tak naprawdę nie przeżyje się tych najtrudniejszych momentów, a w moim przypadku były to bardzo trudne chwile. I też chwile samotności, bo mogę powiedzieć, że dużo osób się odwróciło ode mnie w tym okresie. Napisałam też zbiór opowiadań pod tytułem Diagnoza, w którym to zbiorko, ostatnie opowiadanie, dotyczy choroby, ale wszystkie inne są różnymi historiami zasłyszanymi czy podpatrzonymi przeze mnie. No i zbiór wierszy to jest akurat taka najnowsza pozycja, z której jestem bardzo dumna, bo to są wiersze z ostatnich lat, z takiego trudnego dla mnie okresu, z którym się właściwie tym zbiorem wierszy rozliczyłam. A marzenia? Już wiemy, że na pewno film. Co jeszcze? Marzeniem na pewno jest film, ale chyba marzeniem też jest takie po ludzku rozumiane szczęście. Mnie się jakoś życie tak prywatnie nie do końca poukładało, ale liczę na to, że jeszcze jest wszystko przede mną. I oczywiście no, moje największe marzenie to, żeby moja mama była jak najdłużej zdrowa i w dobrej formie.
No i żeby rzeczywiście móc realizować to, co najbardziej kocham, czyli filmy. I żeby zrobić naprawdę piękne, wzruszające, mocne, ale też piękne wizualnie kino.